Miasto oferuje miejsca pod inwestycje przy ulicy Czaplinieckiej. Na razie podpisane są umowy z dwiema firmami, które zadeklarowały zatrudnienie około 40 pracowników. W ostatnich miesiącach do urzędu wpłynęło 19 zapytań od potencjalnych inwestorów. Dwie z firm są bliskie sfinalizowania umów. Zostały złożone już dwa wnioski. To są deklaracje dwóch firm, które są zdecydowane na uruchomienie działalności. Jedna firma w tym momencie jeszcze się zastanawia, natomiast jesteśmy jak najbardziej dobrej myśli. Oczekujemy również od firm, które takie deklaracje składają, określenia potencjalnego nowego zatrudnienia. Wiemy, że te dwie firmy, które zadeklarowały już rozpoczęcie działalności na strefie, zadeklarowały zatrudnienie. No, mówimy tutaj w granicach od 5 do 30 osób. Miasto szuka nowych potencjalnych inwestorów. W ostatnim czasie ruszyła kampania informacyjna, która skierowana jest do właścicieli firm nie tylko z naszego terenu. Staramy się wychodzić poza miasto i poza region. Chcemy, aby miasto było rozpoznawalne również za granicą, w związku z czym też zastanawiamy się nad możliwością aplikowania o środki na promocję właśnie za granicą. Jeżeli chodzi o promocję tutaj w mieście, to pojawiły się plakaty, które informują o możliwości inwestowania na strefie. Plakaty są umieszczone w miejskich spółkach, jak również są rozklejone w pojazdach komunikacji miejskiej. Atutem terenów inwestycyjnych jest dobra lokalizacja w centrum kraju i dobre skomunikowanie. Obszar zlokalizowany jest przy obwodnicy Bełchatowa.